Towarzysze, więc dzisiaj chciałbym porozmawiać o Polsce, o tym, jak ta Polska jest widziana oczami obcokrajowców. No, mieszkając pod Paryżem, mam to szczęście, że mam do czynienia z wieloma ludźmi, którzy po pierwsze opuścili kraje podobne do Polski, a więc różne kraje afrykańskie, będące dawniej koloniami francuskimi. No a także często widuję ludzi, którzy pojechali do Polski na kilka dni na wyjazd turystyczny, czy też przejeżdżają przez Polskę jako kierowcy ciężarówek. No i jakby z rozmów z nimi łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, co się w Polsce dzieje, no zwłaszcza z perspektywy ludzi, którzy no, całą rzeczywistość polską postrzegają poprzez to, co się dzieje w polskich mediach, gdzie głównie jakby te dominujące tematy to jest konflikt Platformy z PiS-em, jakieś konflikty personalne między Kaczyńskim a Tuskiem. No i ponieważ od kilkunastu lat ludzie żyją takimi bzdetami, to nie dostrzegają pewnych wielkich procesów gospodarczych, które w tej Polsce mają miejsce, a te procesy no to są oczywiście takie, no, że cała ten polska gospodarka została całkowicie tutaj przejęta przez międzynarodowe korporacje i to widzi taki obcokrajowiec, który na kilka dni przyjedzie do Warszawy, no to on widzi, no, że cały ten handel wielkopowierzchniowy, tam właśnie jakieś wielkie sieci supermarketów, to co właśnie to, co on widzi u siebie, a więc jakieś Carrefoury, Intermarché, Leroy Merlin, Decathlon i tak dalej, a więc sieci francuskie, ewentualnie inne sieci, jakiś Lidl, jakieś Tesco i tak dalej. Więc jest to pierwsze podobieństwo. Drugie podobieństwo, no to co można w tych supermarketach kupić? No oczywiście głównie są to towary, no będące jakimś takim, no dystrybuowane przez międzynarodowe sieci, takie jak Coca-Cola, która to Coca-Cola posiada tam 20 kilka różnych napojów właśnie butelkowanych, więc no asortyment w polskich, to znaczy asortyment w sklepach należących do wielkich zachodnich korporacji występujących w Polsce i asortyment w sklepach należących do wielkich zachodnich korporacji występujących w Afryce jest bardzo podobne. No tutaj no, można sobie wejść do takiego sklepu, zamknąć oczy i nawet nie wiedzieć, no, w jakim kraju się jest. No, tej specyfiki regionalnej w tych marketach prawie nie widać. Więc widzimy tutaj no, duże podobieństwa między właśnie Polską a krajami afrykańskimi i chciałbym tutaj właśnie no, o tych podobieństwach porozmawiać. Więc pierwsze podobieństwo, jakie rzuca mi się w oczy, no to w tej, no bo ja chcę tutaj rozmawiać o imperialistycznej strategii zarządzania krajami podbitymi na przykładzie właśnie imperializmu francuskiego i brytyjskiego, no i oczywiście strategii później kopiowanych przez różne inne, kotek przestań tam hałasować, różne inne imperializmy, imperializm niemiecki i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, no w momencie kiedy właśnie podbijano Afrykę i nie tylko, no, no ale najbardziej tutaj do największych spustoszeń doszło w Afryce, no to pierwsza rzecz, która umożliwiała Europejczykom w miarę stabilne rządy, no to było generowanie konfliktów regionalnych. Dzięki temu, że można było właśnie używać tej strategii dziel i rządź, przede wszystkim generując konflikty wśród pewnych plemion czy nacji do siebie bardzo zbliżonych kulturowo, no to wtedy ta władza imperialistów była trwalsza. No, oczywiście najbardziej znanym przykładem takiego konfliktu jest no, tutaj konflikt Hutu i Tutsi w Ruandzie. Są to takie no, sztuczne podziały stworzone przez Belgów, które to oczywiście no, doprowadziły do wszystkim znanej tragedii, no, ludobójstwa. No, w każdym razie no, to, co się tym Belgom udało zrobić, no, to tak bardzo tutaj zaprogramować w nienawiści tam jednych do drugich, że tamci no, właśnie przedstawiciele tych Hutu i tych Tutsi no, bardziej nienawidzili siebie nawzajem niż właśnie okupantów z Europy.
Więc jest to oczywiście pewien taki no, imperialistyczny majstersztyk. Co zrobić, żeby narody podbite nie chciały walczyć przeciwko tutaj najeźdźcy, tylko walczyły między sobą. No, tym takim no, podręcznikowym przykładem jest to, co się działo w Ruandzie. No ale o to samo obserwujemy w Europie Wschodniej. W Europie Wschodniej mianowicie obserwujemy we wszystkich właściwie krajach tej Europy Wschodniej, od Estonii poprzez Łotwę, Litwę, Polskę, troszkę w mniejszym stopniu tam na południu, ale też właśnie ten mamy do czynienia z rusofobią. W przypadku Polski jest to szczególnie jakby no, dotkliwe, no, bo ta rusofobia w Polsce to jest konflikt zarówno z Rosją, ale to jest także konflikt z Białorusią. Więc z perspektywy obcokrajowca, który nie wie nic o Polsce, no ale który no właśnie no, chce porozmawiać ze mną o Polsce, więc sobie tam no, zrobił szybki tutaj 15-minutowy kurs polskości, wpisał na Wikipedii, no i dowiedział się, że Polska jest krajem słowiańskim. Że Polska jest krajem słowiańskim i że są inne kraje słowiańskie i że spojrzy sobie na tą historię Polski, na jakąś starszą mapę i zobaczy, no, że duża część dawnej Polski no, to była Białoruś, zresztą większość polskich elit kształtujących historycznie polskość, polską kulturę, no to właśnie no, oni zamieszkiwali na Białorusi, no nawet w większym stopniu te polskie elity były, no, pochodziły właśnie z Białorusi niż z Polski, no bo o ile no bo na tych właśnie na kresach wschodnich, no to te polskie Polacy robili tam właśnie za panów, za szlachciców, za takich właśnie ludzi mieszkających w dworkach, którzy mogli dzięki temu, że mieli białoruskich chłopów na nich ciężko pracujących, no to oni mogli się skupić tutaj na działalności kulturalnej i tam właśnie wyprodukowano takich różnych Mickiewiczów. No, no a z kolei ci Polacy, no to mieszkający tam wokół Warszawy, no to sami siebie utrzymywali i mniej jest tych elit takich no, znanych ludzi właśnie z tej współczesnej Polski w kulturze niż z tych kresów. No to taki paradoks, no. Paradoks, który jednak no, zupełnie no, trudno zrozumieć no, politykę współczesnych elit polskich, no nienawiści do Białorusi, no bo tutaj nie ma drugiego kraju, nie ma drugiego narodu tak bardzo zbliżonego historycznie, kulturowo, zrośniętego z Polską przez setki lat jak Białoruś, więc no z perspektywy takiego obcokrajowca on by się spodziewał, że tutaj będzie jakaś jedność, a mamy nienawiść. Nienawiść właściwie od 30 lat cały czas te media, cały czas ci politycy tylko się zastanawiają, jak tej Białorusi szkodzić. Więc trudno to zrozumieć do momentu, do którego się nie prześledzi właśnie strategii tych krajów imperialistycznych, które wchodząc do jakiegokolwiek regionu i usiłując się tam usadowić na stałe, one zawsze szukają jakiegoś konfliktu. I nawet z tej perspektywy łatwiej być może zrozumieć no, całą tą strategię, dlaczego Zachód zatrzymał się na Europie Wschodniej, a nie wziął Rosji. No właśnie po to tutaj stworzono z Rosji taki no, z tej słabej Rosji Jelcyna, że można ją było wtedy rozczłonkować i rozbić, ale zachowano tą Rosję Jelcyna jako taki straszak przeciwko Europie Wschodniej, żeby łatwiej było tą Europę Wschodnią kontrolować. Więc co dalej? No druga rzecz, która się rzuca w oczy, no to oczywiście miłość do okupanta. Miłość do okupanta, no tak jak właśnie no, w krajach afrykańskich ta miłość wyraża się w tym, że po prostu no, dzieci elit, które tam no, właśnie tych elit kolonialnych, no często to wyglądało w ten sposób, że po prostu mamy pewną hierarchię, jest tam sobie jakiś wód plemienny, który no, w momencie pojawienia się tutaj imperialistów, on się z tymi imperialistami dogaduje, on swojego synalka wysyła na studia do kraju imperialistycznego i następnie jak ten synalek wraca, już właśnie ubrany po europejsku, wypowiadający się po europejsku,
europejsku, no to ten właśnie synalek, no, zaprogramowany do tego, żeby rządzić w interesie okupanta, no, nikt tak nienawidzi swojej nacji, jak właśnie ten tutaj przeniesiony, przywieziony przez imperialistów właśnie ten synalek, synalek poddany praniu mózgu gdzieś tam w Londynie czy w Paryżu, no. To nie jest przypadek, że w momencie tak zwanej dekolonizacji w latach 60., no to we wszystkich tych nowo powstałych krajach rządzili ludzie, którzy wcześniej byli wykształceni właśnie w Paryżu lub w Londynie. I w większości przypadków, no to działało sprawnie, no oni byli całkowicie posłuszni, a jeśli nie daj Boże ktoś tutaj chciał popyskować, jak na przykład Patrice Lumumba, no to oczywiście można go zabić. Więc to warto, towarzysze, żebyście zrozumieli, no, że te elity, właśnie ci ludzie, którzy wywodzą się z krajów afrykańskich, ale którzy jednak dużą część swojego życia spędzili w imperialistycznym centrum, oni wracając do krajów afrykańskich, oni tej Afryki nienawidzą. Oni nienawidzą swoich przodków, oni nienawidzą tego kraju sprzed podboju, oni usprawiedliwiają ten podbój. To znaczy oni w ogóle dochodzi do takiej psychologicznej, takiego psychologicznego mechanizmu zatarcia zbrodni dokonanej przez imperialistów. Oni tego w ogóle nie widzą. Oni widzą pewną po prostu konieczność historyczną, że był sobie jakiś region zacofany, przyszli tutaj europejscy kolonizatorzy ze swoją misją cywilizacyjną i dzięki tej misji cywilizacyjnej jego kraj w tym momencie stał się takim stał się nowoczesny. I on tą nowoczesność postrzega poprzez właśnie no, skuteczne tutaj realizowanie i tutaj planów, celów narzuconych przez imperializm. Więc co dalej? No, jest tutaj jeszcze ten element czystek no, elit właśnie tych sprzed podboju, więc no, z jednej strony mamy tutaj strategię III Rzeszy, która w momencie właśnie zniszczenia państwa polskiego w 1939 roku od samego początku tutaj właśnie zastanawiała się, jak te elity polskie zniszczyć, no więc mamy tutaj takie dwie znane akcje, z jednej strony aresztowanie profesorów na Uniwersytecie Jagiellońskim, z drugiej strony wywózki aresztowania różnych elit warszawskich właśnie i wywiezienie ich do lasów w Palmirach i rozstrzelanie, więc jakby no od samego początku, kiedy ten imperializm niemiecki podjął decyzję, żeby Polskę zniszczyć, no to niszczenie tej Polski rozpoczęto właśnie od wymordowania elit, ludzi właśnie wykształconych, jakoś tam świadomych politycznie i dokładnie taki sam proces no następował w Afryce, to znaczy no dobra, już nie ma tutaj co mówić o tej Afryce, ale można porozmawiać o Polsce. To znaczy, no, kiedy no, w 1989 roku podjęto decyzję, że Polska ma tutaj stać się no, częścią właśnie takiej strefy, no, strefy wpływów zachodnich, że przez pierwsze 15 lat, czyli od 1989 do 2004 roku, Polska już była w strefie zachodniej jako po prostu kraj sprzymierzony z Unią Europejską, więc jakby to się nie zaczęło w 2004, tylko przez pierwsze tutaj 15 lat w ramach tak zwanego dostosowywania Polski do Unii Europejskiej, to już wtedy no właśnie to dostosowywanie polegało na likwidacji tych elit PRL-owskich, a więc mówiono, ty tutaj należałeś do PZPR, ty nie możesz wydawać książek, ty nie możesz nauczać na uniwersytecie, ciebie trzeba wypieprzyć, bo ty jesteś wrednym komuchem. Więc tak tutaj właśnie dokonano tych czystek. No, bardzo tutaj, no, może w sposób mniej brutalny niż zrobiła to III Rzesza, ale jednak no, cel był ten sam, to znaczy uniemożliwić ludziom wykształconym w PRL, żeby dalej tutaj tą wiedzę zdobytą w PRL mogli przekazywać. No i oczywiście no
to, co jest jakby następnym krokiem do likwidacji elit, no to jest dominacja kulturowa. Tą dominację kulturową oczywiście nam, Polakom, łatwo obserwować w Afryce, gdzie widzimy no, tą mapę językową Afryki, gdzie po prostu ta mapa językowa Afryki pokrywa się w większości z dawną tutaj mapą podbojów kolonialnych. Więc widzimy tutaj z jednej strony pas krajów anglojęzycznych, właśnie od Egiptu do RPA, gdzie były kolonie właśnie brytyjskie. Z drugiej strony w zachodniej Afryce widzimy te kraje francuskojęzyczne, które to należały albo do Francji, albo do Belgii. No i mimo, że teoretycznie te kraje są niepodległe, no to do dzisiaj one ten język francuski, czy brytyjski, czy język właśnie swoich okupantów one przejęły, no i się z tego nie wyzwoliły. No w przypadku Polski to mamy do czynienia z amerykanizacją. Amerykanizacja, no to to oczywiście, no tutaj tym głównym narzędziem amerykanizacji to były amerykańskie filmy, to jest anglojęzyczna muzyka. No i to jest warto tu podkreślić, no, że no oczywiście, no wiadomo, że tutaj no, wśród tych filmów czy muzyków, artystów amerykańskich, brytyjskich można znaleźć jakichś tam ludzi utalentowanych, których na pewno warto obejrzeć czy wysłuchać, no ale też no, no jakby zdecydowana większość tych produkcji tam produkowanych, no to jest szajs, no. To jest szajs, no, że to, no, zwłaszcza dzisiaj ta współczesna muzyka produkowana z Ameryki, no to o ile jeszcze muzycznie być może to daje radę, no to to, co za tym idzie, czyli cały ten świat celebrycki, cały tam właśnie, nie wiem, taki Kim Kardashian, jakieś właśnie reality show pokazujące jakieś celebrytki, które tam głównie się interesują wielkością swojej pupy, no i ten tam jakby Ameryka tym żyje czymś takim, no bo jeśli jeszcze ta, bo to jest ten problem, no bo o ile jeszcze, no wydaje mi się, że tak ludzie z Afryki, no nie wiem, gdzieś na początku XX wieku, jak oni widzieli kulturę europejską i to widzieli jakiegoś tam właśnie Mozarta, Bacha, czy jakieś inne takie rzeczy, no rzeczywiście, no oni mogli się tą kulturą europejską zafascynować. No dzisiaj Polacy są poddani amerykanizacji w momencie, kiedy ta kultura amerykańska, no jest w fazie rozkładu, no to faza rozkładu oczywiście najlepiej ją widać poprzez te różne rzeczy, które tam no, są oferowane właśnie no tam takim no najlepszym symbolem tego rozkładu jest oczywiście te Kardashianki, no. W każdym razie no ta dominacja kulturowa w krajach w innych krajach europejskich, no ona przez kilkadziesiąt, no te kraje, które, te mniejsze kraje Europy Zachodniej, których no ten wkład kulturowy w rozwój świata był mniejszy, to znaczy na przykład Holendrzy i na przykład Szwedzi, no to te kilkadziesiąt lat funkcjonowania w tym takim bloku zimnowojennym po stronie krajów zachodnich doprowadziło, no, że ludzie z tych krajów właśnie, no, stają się właściwie, no, a język angielski właściwie mówią jak swój język ojczysty. No oczywiście, no, nie wszyscy Holendrzy płynnie mówią po angielsku, no ale ci młodzi mieszkający w wielkich miastach, no to właściwie można powiedzieć, że mówią prawie tak po angielsku jak tutaj Amerykanie. No. To samo dotyczy Szwedów, no tam te różne takie zespoły właśnie jak ABBA, Roxette, Europe i tak dalej, no to są wszystko zespoły szwedzkie, które zrobiły karierę muzyczną na świecie śpiewając po angielsku.
No i co? No, widzimy tutaj, że jak już mówimy o tych właśnie elitach czy krajach kopiujących europejskie wzorce, no to widzimy dość ciekawym przykładem jest imperializm japoński. Czyli ten imperializm japoński, który no, przeżywał dwie fazy. No, a właściwie jedną fazę, no, że ten Japonia sama została tutaj podbita przez Amerykanów w drugiej połowie XIX wieku i ci Amerykanie Japończykom narzucili ten amerykański model kapitalizmu, ale następnie Japończycy się z tego jakoś tak uwolnili i stworzyli swój własny tutaj agresywny model imperializmu. I warto to podkreślić, że w tych relacjach japońsko-chińskich na przykład, tam gdzie Japończycy czy to okupowali Koreę, czy to okupowali Chiny, czy to okupowali inne kraje, to oni naśladowali imperialistów europejskich czy amerykańskich, ale ich poziom brutalności i agresywności wobec takich współplemieńców w końcu był jeszcze chyba większy niż tych Europejczyków. No. I to mnie przeraża. To znaczy, no, jak te są te różne historie dotyczące Ukraińców w Polsce, jak ci Ukraińcy są w Polsce traktowani, no to po prostu no, kilkanaście lat temu były różne tutaj historie, jak Polacy są źle traktowani na Zachodzie, że pracują w jakichś obozach pracy, że tam to, tamto, już nie chcę tego wszystkiego wymieniać. No i nagle się okazuje, że kiedy tutaj no, dochodzi do podobnych procesów w Polsce, bo przyjeżdżają do Polski Ukraińcy, no to ci Polacy, ci polscy janusze biznesu zatrudniający Ukraińców, to oni mniej więcej traktują tych Ukraińców w ten sam sposób, jak japoński imperializm traktował Chińczyków, czyli w sposób bardzo brutalny. No to jest to, wydaje mi się, temat bardzo ciekawy, żebyśmy właśnie się zastanowili, dlaczego tak naprawdę te polskie elity, w tych polskich mediach mamy tak wielką nienawiść do Polski Ludowej. No bo to ja rozumiem, no, że pewne rzeczy mogą się nie podobać, no ale żebyśmy mieli do czynienia z tak dużą tutaj dozą emocjonalnej nienawiści, że to nie jest racjonalne, to jest właśnie takie emocjonalne. My po prostu nienawidzimy tego, co było przed. No to no jest to, no naprawdę wydaje mi się, że jest to ciekawy temat właśnie do przeanalizowania, no, w kontekście właśnie tym szerszym, w kontekście, no, jak ten imperializm zarządzał swoimi podbitymi terenami. Pozdrowienia, towarzysze.